Powstańcy ze Szyszlunga. I wiecie, ja już jesteczko zwiekowany i mało wiele poradzi mi jeszcze w życiu zacukać, zaskoczyć, ale pieronym ci mnie poradzą rozgrzukać niektóre łoszkliwce i to najbardziej te, które mają dopiero 20-30 lat, a kiedym się zdojrze wszystkie Filipy pozjodali, to i że oni nam zwiekowanym będą tuplikować, jak przynależy żyć i jak być Polokiem, tym richtycznym Polokiem, a ku temu prawym katolikiem. Wiera mi w tym wspomóg artykel jednego młodego, ale fez mądrego Karlusa, Jacka Danela. To, co teraz chyba godą, już pierunym dawno temu belątało mi się po głowie i tyś ci nie rów z cośikę o tym sam rządził, ale teraz chciałbym wszystko z dziebko więcej o tym porozprawiać i sum dlosia wyeklerować zachy, po których przyszło mi sam teroski żyć. Wiecie, moje Rostomie, wtosik pedział i pewnikiem nie miał, nie był to sam tuke jakiś kapelunek, a ino nawiedzony kluk szajser, że ta naszo tak srodze wywołano polskość mogę być względem, szczerym dla wszystkich chrześcijanów, którzy nie poradzą się doczkać na drugie przyjście Pana. Ludzie, niezależnie od tego, jeśli są to, jeśli się jest Polokiem, Szpaniolem, Italiańcem, lebo Brazyliokiem, każdy prawy chrześcijan musiałby we swojej jednocie, we życiu zdawać srogi egzamin ze historii Polski. To wszystko jest furt elementem starocnego łobłędu, we którym Polska jest tym Chrystusem i nablym pępkiem narodu. A co dzisiaj jest naisto wymyślate, jeśli to naisto darymny futer, a my wszystkie sam tutaj somy takimi, wiecie, wojokami powstania domowiny, tej ziemski biało-czerwonej, ale też noj są przod tej ci ojczyzny niebieski i somy fertych umrzeć we każdym łokam żyku, fertych są zawdy na śmierć, wtoro snosi wszystkie ziemskie ograniczenia, jeśli ku temu warunkiem absolutnej ślebody. A, jeszcze te śpiewki, jeszcze Polska nie zginęła, pod wielmi ginymy. I kejności ustaną hirtować wszysem wesz zadek głowy, kej nie będzie wiołną we plecy wiatr ze wschodu, a i żody nie wyzdradzi no zło szaroku, jak to niedawno rządził jeden ze tych dwóch nawiedzonych cwilingów, którzy habli tym nasz miesiącek, a ja ich kamraty, co to był na ino, na isto, ruski cufa. I wiecie, pierun nie może strzelić, kej ci blank młode biurokraty, takie aparatczyki ze partyjnego nadaniu, 20-30-letni łosądzają, w to był dobrym, a w to zaś łoszliwym Polokiem, we 1944, we 56, we 79, we 89, same też poległe ze słańce mordowane we Katyniu, jeden we drugiego powstaniec, psiachać warszawski, którego ringowanie się, jego ci festelniu walka, boloki i łamrzenie kanalami spolego na tym i że zycnął taki ipta na swoim szeslungu ze laptopem w gracy i klepie ci rosto majte plytnie artykle felietoniki, abo ty żeste ku temu zajodo się słonymi sztangelkami na jakiś ci tam komisjach. Wiecie, te istne nie uchycili się konspiracją, na ta konspiracją, nie uchycili się na PRL, on im podnapychał ten PRL, podwil oni nie skończyli liceum, bali ze studentoma, nie postrajkowali, żaden od nich tej ofiary krwi nie wymogął, same się bestusz ją tworzą, bajstują się ta ofiara krwi, tworzą, jak to się teraz godo, wirtualno rzeczywistość. I we tym wirtualu oddawają swoje życie, pędalują tymi moc mrodlawymi kanalami, wykwowiają się we katyńskim lesie, we ubeckich albo esbeckich katowniach, folterkamerach. W tym wirtualu są ci też naisto chrześcijanoma, ciepanymi lejwą na zeżricie. Są też całkom familią oszczeliwane za dechowanie Żydów i to od starzyka do blank SS martka tego synecka.
I nie w tym problem, i że nie narażają swojego życia, nie wstyrkają swoich palcysków między dwierze, nie są bojowcami. Czasem mamy przecież blank inszy, spokojniejsze. Chociaż jak w to chce mieć pole do prawdziwych poświęceń i chce swoje życie na isto narażać dla dobra innych ludzi, co Szymel na to znajdzie. Nie idzie tego wymagać od innych, osobliwie, kiedy nie wymogło się tego łocia. A jo, wy moje roztomiły, nie żech bohatyżym, ani też nigdy żech żadnych takich nadbytnych ambicji nie miał. Jo mam rod mój szyslung, tego mojego kumpa, moje mądre książki i szalplaty, których odsłucham. I tym baży mam we respekcie i we srogi zocy u ofiary moich familiantów, którzy narożali się, ale ci kiedy i tracili życie we panie. We Bosaniach Śląskich, we obiuch wojnach, we tych kanalach powstańczych Warszawy, we tych folterkamerach gestapo, kajsik we Katyniu, na zesłaniu, co byśmy mieli normalny kraj, ze książkoma i ze tym szesplungiem. Ale też sto pierońsko mierzi mnie, kiedy ktoś ich się sztygluje we jejich pierze, ale nie ponosi żadnej ofiary, kiedy przypino się odznaczenio pichnięte blank wartko i pocichućku ze cudzych trumnów. A można by dało szkliwcem, ale przyszedł na te idy, co by twórcy tej nowej, moc już wywołany, pod Wilcosami no unos, komputrowy i gracki pod mianem Wiedźmin 2, którzy już bezmać mają fajram ze tą robotą, wypokopili dla tych wszystkich szyslungowych bohatyrzów i powstańców gracka, we której poradziliby oni przeżywać wszystkie cierpienia narodu polskiego, kajby poradziliby kopyrtnąć pod cecorum, wstować i juzaś kopyrtnąć pod stoczkiem, pindalować kanalami, juzaś kopyrtać i juzaś wstować, żeglować po morzu i na morzu lic, ze honorem lic, juzaj wypłynąć na wir, juzaj kopyrtnąć, w obroni ta powstańczo reduta kopyrtnąć, i dać się ściepnąć nad Polską, jak te wywołane cicho zimne, i tak dalej, a że zesia wyciepną, ta trauma z kuli braku traumy. I ustaną ci oni nam fanzolić we całkowicie erytycznym, niewirtualnych artykla o tym, jak to oni sztyrcą na szpeli, na jakiej granicy życia i śmierci, keł zicli bykwym na swoim szyslungu. Powstańcy ze szyslunga.